Skąd wzięła się u Pani pasja fotografowania i dlaczego akurat ptaki? Całkiem dawno, 10 lat temu, kupiłam laptopa i zaczęłam po prostu wędrować po internecie. I przy okazji natrafiłam na transmisję płócieniego gniazda. No i ten fakt mnie bardzo, bardzo zainteresował i stwierdziłam, że należałoby sprawdzić, jak to jest z bocianami u nas. Czy są, czy gniazdują, bo od czasu do czasu człowiek gdzieś tam widział, że przelatywały. No i tym sposobem zainteresowałam się bocianami. No a jak człowiek patrzył na bociany, robił bocianie zdjęcia, to przy okazji okazało się, że są inne ptaszki. A generalnie wyglądało na to, że wszystko co było, to były wróble. I no jeszcze gołębie. I właściwie no jakieś tam papuszki w domu, ale to się nie liczyło. Natomiast zrobienie pierwszych zdjęć małych ptaków spowodowało, że trzeba było się zorientować, zobaczyć, co to za ptak, jak się nazywa. Na pierwszym planie zawsze były wróble, ponieważ na naszym terenie jest bardzo dużo gawronów, czyli drugi był gawron i kawka. Bo to są ptaki takie bardzo, bardzo codzienne. No i tak to się zaczęło, że coraz więcej fotografii ptaków, coraz dalsze poszukiwania. Najkorzystniej było trafić do solanek, bo solanki to jest kopalnia ptaków, jeśli tak można nazwać solanki. Dzisiaj wiadomo, kolega obliczył, że w Solankach mamy około 80 gatunków ptaków. Dużo czy mało? Podejrzewam, że bardzo dużo, bo przyjeżdżają ludzie spoza Inowrocławia, żeby się spotkać z solankowymi ptakami. Oprócz solanek, gdzie jeszcze Pani dokonuje obserwacji ptaków? No, trudno spotkać bociany w samym Inowrocławiu, chociaż już jest gniazdo, ale po prostu siadam w samochód i jadę. Wydawałoby się to nieprawdopodobne, ale takim wspaniałym siedliskiem dla ptaków są cmentarze. A szczególnie cmentarz Maruleski, jako że jest to bardzo stary cmentarz z ogromnym zasobem drzew. No czyli to jest po prostu środowisko dla ptaków. No i jeżdżę po polach, po łąkach, po lasach. Po prostu mnie nosi i obserwuję wtedy przy okazji. Wspomniała Pani, że często udaje się do solanek. Jakie tam ptaki możemy spotkać? No, proszę Pani, bardzo wiele ptaków, dużych i małych. Na pewno w oko wpada sójka, ze względu na wręcz ferię kolorów, którą prezentuje. Poza tym to jest stosunkowo duży ptak, czyli łatwo wpada w oko. No i trzeba przypomnieć, że właściwie sójkę powinniśmy znać od dziecka, bo podejrzewam, że każde dziecko w przedszkolu dowiedziało się od pana Brzechwy, że sójka wybiera się za morze i wybrać się nie może. Narobił pan Brzechwa bałaganu ornitologom, ponieważ sójka nigdy nie chciała się wybierać za morze. No ale wszyscy wiedzą, że sójka wybiera się za morze i wybrać się nie może. To jest bardzo ciekawy ptak. Uwielbia żołędzie właśnie teraz o tej porze, patrząc na dęby. Na pewno spotkamy sójki, które odlatują szczęśliwe, niosąc w dziobie żołędzia.
Pod samymi drzewami leży ich mnóstwo, bo nie każdy żołędź znajdzie się w dziobie, wypada. Także robią z nimi dość ciekawe rzeczy, bo gubią. Gubią i tym sposobem niechcący powodują, że ten żołędź w glebie po jakimś czasie zaczyna żyć. Pojawia się malutkie drzewko, czy wręcz roślinka, która potem może urosnąć do wielkiego drzewa. I to jest zasługa sójki. A oprócz tego skrzeczy. Bardzo, bardzo skrzeczy. Także łatwo ją rozpoznać. No to podpowiem jeszcze, że ma takie piękne, niebieskie lusterko składające się z niebiesko malowanych piórek. I po tym można rozpoznać sójkę. Czy może Pani podać nam jeszcze jeden przykład solankowego ptaka? Oj, tych solankowych jest bardzo dużo. Powiem o malutkim. Bardzo malutka, biała kuleczka puchata z długim ogonkiem, to jest raniuszek. Strzyżyki, no nie mówię o wróblach i mazurkach i wszelakich kwiczołach i tak dalej, ale jak powiedziałam wcześniej, w solankach jest około 80 gatunków ptaków. Podejrzewam, że gdyby ktoś to zliczył bardziej dokładnie, to okazałoby się, że jest ich więcej. Do solanek przylatują gile. Bardzo ciekawy ptak, kolorowy, pomieszka sobie w solankach i potem nas pożegna. No i to, co znają chyba wszyscy, to są sikorki, które będą biegały za kuracjuszami, domagając się ziarenek, potrafią niekiedy zjeść z ręki. Do tej rodziny solankowych ptaków można dołączyć oczywiście kwiczoła ptak, też pięknie ubarwiony, wielokolorowy i głównie spotyka go się na ziemi. Lubi to, co jest w ziemi, czyli wszelkiego rodzaju pędraki, dżdżownice. Bardzo ciekawie wygląda kwiczoł, który wyprowadza swoje małe dzieci i uczy, jak zdobywać pożywienie i wydobywa jakąś dżdżownicę, podaje małe, otwiera dzioba i nie jest, że tak powiem, chętne samemu kopać i szukać, tylko czeka, jak rodzic poda. A też ma bardzo ciekawy głos, też taki skrzeczący i co ciekawe, w pobliżu swojego gniazda, w obronie małych, pogoni każdego dużego ptaka. Zmykają gawrony, no inne kawki, mniejsze kawki. Boją się po prostu zadziorności kwiczoła. Jest rzeczywiście bardzo zadziorny. Żywi się głównie pokarmem pochodzenia zwierzęcego, czy można tak uznać, ale nie będzie stronił i od ziarenek. Także bardzo chętnie różne owoce leśne, czy na drzewie rosnące, kolorowe, bardzo chętnie spożywa. Wspomniała Pani, że Pani pasja fotografowania zaczęła się od bocianów. Czy może Pani coś więcej powiedzieć o nich? Gdzie możemy je spotkać? W okolicy, czy nawet w Inowrocławiu? No, bociani gniazd, okazuje się, że bociani gniazd mamy całkiem sporo, jak na powiat, w którym jest stosunkowo mało wilgoci.
Nie mamy rzek, mamy swoją noteć, która no akurat nie jest tutaj przydatna za bardzo dla ptaków. Natomiast zdziwiłam się, jeżdżąc po powiecie, dlaczego bocianie gniazda są usytuowane tam, gdzie je spotkałam. I takim przykładem są Radojewice, że są tam trzy gniazda bocianie. I dopiero jadąc polnymi drogami zobaczyłam, że tam są tereny podmokłe, że są tereny bagienne. I to jest środowisko dla bociana, że szuka wszystkiego, co żyje, też jakieś tam pędraki. Popularne w społeczeństwie jest stwierdzenie, że bocian jada żaby. Zdarza się, ale woli rybę. Natomiast widziałam kiedyś takie zdjęcie, że bocian połknął żabę, a ona wystawiła tylne nogi i te tylne nogi nie zmieściły się do dzioba. Także było to zdjęcie rewelacyjne, ale świadczące o tym, że akurat nie jest to najfajniejszy pokarm dla bociana. Krety, jakieś pędraki, to co porusza się po ziemi, bocian zbiera i przynosi do swojego gniazda. No bo jego, że tak powiem, głównym celem wizyty w Polsce to przede wszystkim zwiększenie populacji bocianów i robi to w miarę przyzwoicie, ponieważ populacja bocianów na świecie co prawda maleje, w Polsce też, ale no bociany dbają o to, żeby tych małych było w gnieździe jak najwięcej. Widziałam transmisję z Holandii, gdzie było 8. To było coś nieprawdopodobnego. Najczęściej 2, 3, 4 to już jest dużo, a 5 to jest ewenement. W Przygodzicach ostatnio była 5 i rzeczywiście no, wszyscy z otwartymi gębami patrzyli na te małe, jak rodzice karmią, bo robią to perfekcyjnie. Nie ma, że jeden dostanie więcej, drugi mniej. My może nie rozpoznajemy, ale każdy normalny rodzic rozpoznaje swoje dziecko i bociani rodzic też rozpoznaje. Na naszym terenie odleciało w tym roku 56 młodych. Czy to dużo, czy mało? No, było to troszeczkę więcej niż w ubiegłym roku, ale rozpoznałam więcej gniazd, ponieważ sporządziłam taką mapkę, na której widać ten przyrost bociani gniazd. Pytała pani o nasz teren. W Mątwach przy ulicy Poznańskiej mieszka pewna pani, której marzeniem było mieć bocianie gniazdo i zbudowali w ogrodzie bocianie gniazdo. W pierwszym roku nikt się tym gniazdem nie zainteresował, ale w drugim roku bociany się zainteresowały, posiedziały, odleciały. W trzecim roku bociany osiadły i mamy już kolejny, chyba trzeci rok z rzędu, gdzie rodzina bocianów się powiększa. W tym roku były 3 maleństwa i 3 zdrowe bociany odleciały. Wszyscy zapewne wiedzą, że bocian jest ptakiem, który do Polski przylatuje i odlatuje i spędza pół roku bez mała w Afryce, po czym gdzieś tam w okolicach lutego zbierają się i wracają do Europy. Przez Polskę prowadzi również szlak do Niemiec. Bywają również takie bociany, które być może z lenistwa już nie odlatują do Afryki,
Tylko lecą na południe Europy i tam spędzają czas. To jest Rumunia, to jest Bułgaria, to jest Hiszpania czy Portugalia. Także no nie wiem, czy to jest lenistwo, czy po prostu wygoda. No ale tam również w daleką drogę ruszyły te nasze inowrocławskie buciany i mam nadzieję, że przylecą za rok. Jakiego jeszcze ptaka możemy spotkać na polach lub łąkach? To znaczy z dużych ptaków będzie to na pewno bażant. Ptak również niezwykle kolorowy, przepiękny. W odróżnieniu od swojej żony, która jest taką cichą, spokojną kurką, szarą, nie wyróżnia się. Natomiast pan bażant, no, paraduje po polach, można go spotkać coraz częściej. Jeszcze bardzo niedawno bażantów było bardzo mało. One wyginęły. Nasza, że tak powiem, uprawa roli w ostatnich dziesięcioleciach tak bardzo się zmieniła, że właściwie tam nie ma już miedzy, tam nie ma już miejsca dla ptaków. Mało tego, wielki sprzęt, który trafia na pola, po prostu niszczy gniazda. I tak wyginęły również kuropatwy, bażanty. Okazało się, że ktoś mądry wpadł na pomysł, żeby sztucznie hodować bażanty i je wypuszczać. No i to samo kuropatwy i to się udało. Także coraz więcej bażantów można spotkać nawet w solankach. Mamy swoje solankowe bażanty, które no, paradują. Fakt, że z daleka nie spoufalają się z kuracjuszami, ale spotkać można. No i poza miastem też coraz częściej, ale głównie widuje się pana bażanta. Pani nie jest tak widoczna. Koledze udało się zrobić zdjęcie rodzinie z solanek i państwo bażantowie doczekali 4 małych bażancików. Balkon jest to ciekawe miejsce do obserwacji życia ptaków. W pani przypadku jest to ptasia stołówka. Czym pani karmi? Czego nie wolno dawać? Rzeczywiście na balkon zaglądają ptaszki i zaglądają głównie wróbelki, ponieważ między blokami jest sporo krzaków i one są głównie siedliskiem wróbelków. Wróbelek to jest miejski ptaszek, który bardzo chętnie penetruje to, co jest na balkonie, czy ewentualnie można tam coś skupnąć do jedzenia i w związku z tym, że bardzo chętnie wpadają, zawsze mam na balkonie pojemnik z wodą, aby ptaki mogły się napić. Szczególnie w okresie letnim korzystają bardzo chętnie, czyli jest to nie tylko poidełko, ale również basenik do kąpieli. Bardzo chętnie się kąpią. Są to czyścioszki niesamowite. Wpadają sprawdzić, czy nie ma jakichś okruszków i dlatego okres jesienno-zimowy do wiosny to również stołówka dla wróbli i nie tylko, bo mam zaprzyjaźnioną parę gołębi i one również wpadają na pożywienie. Natomiast wróbelki nie wpadają raczej pojedynczo, wpadają gromadnie. No, kupuję dla nich ziarna słonecznika, kupuję łuskane,
ponieważ no, muszą wypluć tą łuskę i nie będę brudzić chodnika, żeby sprzątający nie zwracał uwagi, że. Dlatego kupuję ziarna słonecznika i korzystają z nich chętnie wróble, mazurki, czyli kuzynowie wróbli, no i sikorki. Dla sikorek mam wiszące karmniki. Wróble nie mają tak sprawnych paluszków, żeby wejść do karmiczka sikorek. No i dlatego sikorki są panem sytuacji, ponieważ same wyżerają ziarenka, które tam są w karmniczku. No a dla wróbli pojemnik na dole mogą, że tak powiem, podżerać do oporu. Lubią również ryż. Także można podkarmiać ryżem zamiast kupować chleb, co na osiedlu jest nagminne, że widać, że ludzie wyrzucają przez okno chleb. Lepiej kupić za tanie pieniądze kilogram ryżu i większy z tego pożytek. Nie wiem, skąd nam się wzięło przekonanie, że ptaki lubią chleb. Chleb jest dla ptaków bardzo szkodliwy, po prostu zakwasza im żołądek. Oczywiście nikt tego nie widzi, że ptak choruje, że ptactwu to szkodzi. Ale ewidentnie sikorki pokazują ludziom, że też chorują. I sikorki chorują na tak zwaną ptasią ospę. W okolicach głowy pojawiają się, no, nazwijmy to malinki. I rzeczywiście no, przykro wygląda taki ptak z taką dużą malinką, podkrwione, nie wiadomo, czy to jest rana, ale takie sytuacje się zdarzają. Nawet wczoraj widziałam, ktoś wrzucił na Facebooka zdjęcie z zapytaniem, co jest w tej sikorce. Sama miałam na balkonie taką sikorkę, która prezentowała. Czy to było zakaźne? Raczej chyba nie, bo to są sporadyczne przypadki, które ja widywałam, że takie zakażenie istnieje. Wspomniała Pani o zaprzyjaźnionych gołębiach. Czy może Pani powiedzieć coś więcej o nich? A tak, na moim balkonie, na swoim balkonie mam parkę. To są sierpówki, cukrówki, synogarlice tureckie, jak ktoś chce to nazwać. Śliczne ptaszki w kolorze beżowym. Moja para pilnuje swojego terytorium. Ja je widzę, one siedzą naprzeciwko na gałęzi i pilnują. Czy ja wyjdę, jeśli tylko wychodzę na balkon, one natychmiast przylatują, licząc na to, że coś tam wysypie. Mało tego, pilnują, żeby inne ptaki, z wyjątkiem wróbli i sikorek, nie wpadały na balkon. Tudzież nie pozwolą swoim kuzynom odwiedzać mojego balkonu. To jest ich balkon. Co udowodniły mi któregoś roku, ja wyjechałam na święta wielkanocne, kiedy wróciłam, okazało się, że w korytku siedzi sobie pani i patrzy na mnie, i patrzy, nie bardzo wiedziała, jak zareaguje. No to zorientowałam się, że tam pewnie muszą być jajeczka. Rzeczywiście były jajeczka dwa, ponieważ składają dwa jajeczka. No wysiadują mniej więcej około 20 dni, 18-20. Potem te maleństwa, dorosły wiek, mniej więcej 2 tygodnie, kiedy zaczynają
latać. No, obserwowałam to, robiłam zdjęcia. Żal mi było pani, która siedzi, bo odniosłam wrażenie, że pan jej nie zmienia, że ona sama siedzi. No więc pozwoliłam sobie podrzucać jej ziarenka. No i faktycznie jadła, a wredny mąż też podchodził i skubał te ziarenka. Dwa małe fajnie rosły. Nasz któregoś dnia pierwszy odważny usiadł na balustradzie. No prawdopodobnie chciał sprawdzić, czy on już może latać. No i prawie, że wylądował na podłodze, gdyby nie to, że tam stały kwiaty i siadł na tych kwiatach, posiedział, popatrzył, pewnie odpoczął. No i pomachał skrzydełkami, siadł na balustradę. Widocznie stwierdził, że już umie latać i odfrunął. No, wyszłam na dół. No i szukałam go, czy go tam gdzieś spotkam. No ale niestety, ten drugi był bardziej porządny, miał czas i odleciał później, ale wracały. Ale wracały i tu przylatywały, siadały na poręczy, czekały na karmienie. Także ciekawie jest oglądać karmienie, ponieważ małe wsadzają dzioba bez mała całą głowę do dzioba rodziców. No i tak to wygląda, że rodzic gdzieś tam w swoim gardle to pożywienie przynosi i przekazuje potomstwu. Te sierpówki, czyli ta para, siedzi. Widzę ich. Ktoś kiedyś zadawał pytanie, jak długo żyje para sierpówek. Prawdopodobnie około 6 lat, jeśli nic się nie przydarzy. No a niestety bardzo często ptaki są obiektem pożądania większych ptaków. Ponoć gdzieś tu na osiedlu, ja nie widziałam, jest jastrząb gołębiarz, który poluje głównie na gołębie. No ale na szczęście mam nadzieję, że to jest ta sama para, bo no nie mają znaków charakterystycznych, żebym mogła rozpoznać. Rozpoznaję tylko dlatego, że siedzą na gałęzi, reagują natychmiast, kiedy wychodzę na balkon, siadają na parapecie. No nie powiem, że ten parapet jest piękny, no ale trudno. Cierpciało, jak ci się chciało. Chciałam powiedzieć, że warto podnosić głowę, poobserwować ptaki, bo jest ich ogromnie dużo. Są prześliczne, kolorowe. Warto zwrócić uwagę, co mamy pod nogami. Bo szczególnie w solankach ptaki już nie boją się ludzi. Potrafią podchodzić bardzo blisko. Prosiłabym również zwracać uwagę na osobiste koty, które się tak pięknie czają na ptaszki. Jeśli ptak jest zdrowy, to nie daje się złapać. Nigdy nie widziałam, żeby kot zjadł ptaka. On go przyniesie jako trofeum, no zrobi mu krzywdę, ale on go nie zjada, on poluje dla zasady. Czyli kot na pewno będzie wrogiem ptaków, no i największym wrogiem ptaków jest człowiek. Czyli nie karmmy ptaków chlebem, wystawiajmy na balkon, tam gdzie możemy w swoim obejściu, pojemnik z wodą, bo jak jest deszcz i po deszczu są kałuże, to ptaszki chętnie to wykorzystują. No ale jak mamy suszę, to niestety nie mają gdzie z tej wody korzystać i korzystają z tego, co człowiek im udostępni. Czyli dbajmy o naszych młodszych braci, mniejszych braci,
no aby byli z nami jak najdłużej. Dziękuję bardzo.